Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, mówi Kasia Staszak. Mam dziś gościnny występ w podcaście wysokich obcasów. Moje zawodowe zainteresowania związane są ze zdrowiem i będzie to mocny wątek dzisiejszej rozmowy, ale kontekst jest szerszy. Wysokie obcasy słyną z przedstawiania ciekawych historii. Odpowiadają jak sobie radzić na rynku pracy, inspirują opowiadając o nietypowych pomysłach na firmę czy o przedsiębiorczych kobietach. Myślę, że wszystko to w dzisiejszej rozmowie znajdziecie, bo są ze mną założycielki Nika Lab. Nina Nicheska i Katarzyna Godlewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nino, pochodzisz z Macedonii, skończyłaś medycynę, pracowałaś w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, która w 2013 roku zaproponowała ci wyjazd do Polski? Polskiego nie znałaś, bo językiem w twojej pracy co był? Język angielski? Angielski, tak, i słoweński. I przyjechałaś z myślą, że jak długo tu zostaniesz? Myślałam, że tak dostałam ofertę, że będzie to dwa lata. Jestem prawie 10, teraz, także zostałam długo. Język nie znałam. Było trudno na początek, przyszłam tylko z jedno słowo świetnie. Dla mnie wszystko było świetnie, ale myślę że też, to mi pomogło, bo mam taki, e, no, attitude, e, po prostu, że będzie dobrze. No i z, z tym nastawieniem zaczęłaś pracę, ale twój mąż też z tobą przyjechał, tak? Tak, przyjechał ze mną i e, to był moment, kiedy jeszcze nie mieliśmy dziecka, także było łatwiejsze przyjść tutaj. Polska też nie, nie miała dla mnie taki, nie był kraj, który jakoś pierwszy e, wybór, ale dostałam go i myślałam, że dobrze jest moment bez dziecko, jest jakieś wyzwanie, warto przyjść tutaj i zobaczyć. Nie ukryłam, że na początek miałam takie zaskoczenie z pogodą, bo przyszłam z kraju, który 9 miesięcy jest słońce, ale szybko jakoś się adaptowałam i myślę, że dzisiaj nawet Polska czuje więcej jak moja po 10 lat niż Macedonia, bo tutaj mój dom, tutaj urodziłam dziecko. I dziecko twoje urodziło się kiedy? 2014 na koniec. Zrobiłaś sobie przerwę w pracy, czy wróciłaś do tej samej firmy? Wróciłam do ta sama firmy, także jakoś 4 lata byłam w ta firma na wysokie stanowisko, mam marketing i sprzedaż pod siebie. I w jeden moment, bo jak powiedziałaś, jestem lekarz, który na początku kariery pracowała jak lekarz, jestem lekarz rodziny. Potem byłam w Ministerstwo Zdrowia, z docelowa grupa HIV-AIDS pacjentych, współpraca z klinika dla zakaźnej choroby. A potem już farmaceutyczna firma, 10 lat byłam. Ta firma, która mi zaproponowała, przeprowadziłam się tutaj, zostałam w Polsce w ta firma 4 lat i z mój temperament i charakter w końcu zdecydowałam, że muszę pozmieniać coś u siebie, a nie zmieniać świat korporacyjny i zdecydowałam, że chcę robić coś na swoje zasady. I e, poszłam w świat, zmieniłam, porzuciłam farmację. Forma, e, tak, i poszłam w świat, e, który zawsze mam pasję, w technologię. Technologię i tam się właśnie poznałyście z Kasią. Dokładnie tak. tak. Tak, tam się poznałyśmy, miałyśmy okazję kilka razy razem pracować i budować wtedy narzędzie na rynek rekrutacyjny. Więc inna branża, ale szybko się bardzo polubiłyśmy, bardzo doceniłyśmy i też nasze rozmowy cały czas odchodziły od tylko tego tematu, co robiłyśmy rzeczywiście wtedy w pracy. Rozmawiałyśmy dużo o zdrowiu, rozmawiałyśmy dużo o dzieciach, rozmawiałyśmy dużo o zdrowych nawykach, zaczynając wymieniać się doświadczeniami, polecając sobie różne produkty. I chwilę, dwa lata, trzy, tak pracowałyśmy, a potem zdecydowałyśmy, że to jest. Moment, żeby zbudować firmę właśnie w obszarze zdrowia, można tak powiedzieć, mhm. szczęścia, dobrostanu w tym obszarze. Zbudować firmę, która będzie produkowała suplementy diety, bo suplementów diety już wtedy było na rynku bardzo dużo, firm już wtedy było na rynku bardzo dużo, ale rzeczywiście nie mogłyśmy znaleźć produktu, któremu byśmy w pełni zaufały, który byśmy sobie były w stanie z pełną świadomością polecić i wiedziałyśmy, co chcemy zrobić inaczej. Więc zdecydowałyśmy robić się to razem i zdecydowałyśmy z tą misją wejść w nowy segment i budować nową firmę. Nika na własnych zasadach. Czyli najpierw była przyjaźń, rozmowy o zdrowiu, pomysł na firmę, no ale suplementy to nie jest łatwy rynek, bo z jednej strony w Polsce oczywiście jest duża ochota na, na kupowanie suplementów, diety, widać to po to są dane, który mówią, że nawet 70% Polacy przyjmują suplementy, tak, a 50% regularnie. Podatni na reklamę, a chcemy się tym jak samoleczyć, tak? Nad tymi super środkami, które widzimy w, w telewizji? Z drugiej strony, no jest, z tego samego faktu wynika to, że to jest rynek trudny, bo jest bardzo już ciasny suplementy stoją u nas i w aptekach, i w drogeriach, i w sklepach spożywczych. To dlaczego się jednak na to zdecydowałyście? Jak postanowiłyście się wyróżniać? No Dokładnie jak powiedziałaś, niby wydawało się, że ten rynek jest przepełniony, jest przepełniony. Dla nas podstawa była, że chcieliśmy to robić na podstawie badania naukowi i z misją, także bardzo transparentne i jakościowo wszystko to pokazujemy. Cała filozofia Nikola była pozmieniać to świadomość Polacy, bo ja jak lekarz bardzo podkreślam, że cały rynek jest tak zbudowany na oddzielnej potrzeby. A jak lekarz podkreślam, że jednak ciało nasze jest system na czym połączenie. Czyli oddzielne potrzeby, to masz na myśli, że coś jest na yy... na paznokcie, na włosy, na wątroba, na, na tarcica, a jed... jednak to nie działa, tak? Także nasz organizm jest system na czym połączony i jedno z drugiego wszystko łączy się. To, że jeśli masz problem z skórą, nie znaczy, że jest tylko zamaskowanie na zewnątrz, albo też jakiś suplement tylko na, na skórę. może to jest problem już głębszy, że to jest wewnętrzny jakiś niedobór. I tutaj już powstało, że chcemy zrobić jakiś suplement, który przypełniony rynek jednak nie istnieje, uzupełnić ten brak, w który wierzymy. Bo ja jestem strasznie sceptyczna na kaszę też na suplementację. Ja no, no super, na, na suplementację, która jest uh, niemądra, która jest tak, likajnie każdy suplementy bez potrzeba bo wtedy obciążamy organizm, obciążamy naszą wątrobę i możemy zaszkodzić sobie. Także my stworzyliśmy suplementy, które sama wie, że mało w portfolio. Na ten moment mamy kilka produktów. Dokładnie. Tak. I nie będziemy rozbudować to, jak reszta producentów do 200 produktów w portfolio, bo wierzymy w to, że fundament jest dieta i dużo edukujemy. Suplementacja jest tylko uzupełnienie ta dieta. I w naszym portfolio nawet sama nazwa Produkty na, jest baza na co dzień, w zależności od etapu kobieta. Nazwaliśmy ich baza, dlatego że tutaj też odnosimy się do badania naukowych, które pokazują to są duże procenty, 80-90% ludzi mają niedobory, nawet jeśli jedzą e, dobrze zbalansowana dieta. Witaminy D mają niedobory. Dokładnie. Polacy, ma, mają oficjalne, Polacy mają oficjalnie nawet 90% polacji mają niedobory witaminy D. I nie tylko. Kwasy omega czy i EPA też e, e, 80% ludzi mają niedobory. Kolejny e, składnik jest cholina, e, która jest witamina e, B4. E, 90% ludzi też maj, mają niedobory. Także u nas są zamknięty w kapsułkach tylko te e, składniki, który wiemy, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć dobrze zbalansowana dieta. Wystarczającej ilości. Ilość, tak. Czyli dlaczego ktoś miał akurat wybrać Wasz suplement, a, a, a nie inną, witaminę D czy kwas omega-3? To, co Nina powiedziała, jest takim punktem wyjściowym, czyli w ogóle, jakie suplementy powinniśmy przyjmować i dlaczego. Tak, tak jak Nina powiedziała, bazujemy na badaniach klinicznych, które jednoznacznie pokazują, jakie składniki są nam niezbędne do funkcjonowania, ale też bazujemy na badaniach populacyjnych, które mówią dokładnie, czego nam brakuje. Natomiast rozwinięciem tej myśli jest tak naprawdę cała dzisiejsza filozofia Nikalab i wartości, o których jasno mówimy. Zacznijmy od tego, że z naszych danych wynika, że producenci potrafią wydać nawet 80% kosztów wytworzenia produktu, nie kosztu, który jest na półce, ceny, która jest na półce, ale kosztów wytworzenia w opakowaniu. A przecież my kupujemy suplementy diety ze względu na surowce, na jakość tego, co potem przyjmujemy. Więc my z niną włożyłyśmy ogrom pracy, żeby znaleźć topowych. Dostawców z Europy tych składników aktywnych, które są zamknięte w naszych produktach. To są doskonale przyswajalne formy od topowych europejskich dostawców. I bardzo transparentnie dlatego o tych dostawcach mówimy, bo wykonałyśmy tę pracę. To są topowi dostawcy, to są topowe formy, więc mówimy o nich otwarcie. To akurat bardzo mi się spodobało w Waszej firmie, że rzeczywiście można sprawdzić. Co, co łykamy, czyli skąd pochodzi ta witamina D, czy ten kwas omega 3, jest ten łańcuch dostaw pokazany. Jest miejsce pokazane, w którym te, ten składnik powstaje. To nie, nie wiem czy... Czy... I nie tylko. I nie tylko bo... Dlatego, że dostawca też. To jest też inaczej. Nie I... tylko kraj, tylko dokładnie wiemy, z który dostawca na stronę. pokazuje. Bardzo dokładnie. Tego nie ma w przypadku innych producentów rzeczywiście, to warto podkreślić, czym się wyróżniacie. A mnie to bardzo ciekawi, bo. No jestem zawodowo związana z, z tą branżą zdrowotną i wiem, że większość dzisiaj surowców przyjeżdża z Chin i nie wszystkie są doskonałej jakości. Oprócz tego, że mamy doskonałej jakości surowce, no nie dodajemy do tych produktów też żadnych zbędnych dodatków. To, co nas też wyróżnia, to w ogóle konstrukcja samej kapsułki. Jak się wejdzie na naszą stronę, to można zobaczyć, że ona już wygląda wyjątkowo, No, ale wybrałyśmy ją oczywiście ze względu na działanie, bo to jest połączenie dwóch technologii. DuoCap, że mamy tą mniejszą kapsułkę zamkniętą w większej i DierCap, czyli kapsułkę, która jest odporna na działanie kwasów żołądkowych, rozpuszcza się dopiero 45 minut po połknięciu, dociera do jelita cienkiego. Które to w ludzkim organizmie jest odpowiedzialne za wchłanianie substancji aktywnych. Produkujemy to w miejscach z certyfikacją GMP, która obowiązuje leki. To też jest bardzo istotne, bo ten rynek suplementów diety jest traktowany jak żywność w Polsce wedle prawa, nie tak jak leki. My zdecydowałyśmy się wywindować ten standard produkcji i badań do poziomu, który obowiązuje leki. To może tu zaznaczmy, że leki to są takie produkty, które. Bardzo są kontrolowane i przechodzą badania kliniczne, a suplementy diety nie muszą wykazywać działania, które, jak wynika z reklam, powinny wykazywać. No i często też się zdarza przy kontrolach jakości, że, że te składniki aktywne są tam nie w takiej ilości, jak deklaruje etykieta. Dokładnie tak. I dlatego my robimy bardzo szeroki pakiet testów, bo normalnie, żeby suplement mógł trafić na rynek, musi przejść dwa badania, to jest takie absolutne minimum. My wykonujemy bardzo szeroki zakres badań jakościowych i znowu z naszą deklaracją transparentności, wszystkie wyniki badań są transparentnie zaprezentowane na stronie w formie certyfikatu badań jakościowych. Wspomniałam na początku o tych opakowaniach, które w przypadku innych producentów mogą stanowić nawet 80% kosztów wytworzenia i to też jest wyróżnik kolejny Nikalab. My wychodzimy z założenia, że dbając o zdrowie swoje, naszych klientów, nie możemy równocześnie nie myśleć o zdrowiu ekosystemu naszej planety. Dlatego postawiłyśmy na system opakowań, który jest kompostowalny. Po pierwsze, w ogóle unikamy zbędnych opakowań. Nie tworzymy tej matrioszki opakowań, żeby stworzyć poczucia premium. Nasze produkty są premium i jakby bronią się po prostu faktami. Natomiast stawiamy na opakowania bardzo wysokiej jakości, ale kompostowalne, czyli takie, które się rozłożą, rozłożą na związki organiczne. Pamiętacie, ten początek budowania firmy to jest bardzo dużo elementów, o którym trzeba pomyśleć. Bo każda firma jest dzisiaj właściwie technologiczna, bo bez zaistnienia mocnego w świecie mediów społecznościowych, no, nie, nie zdobędzie klientów. Z, z drugiej strony, wasza firma coś produkuje i to jest bardzo skomplikowane, bo macie wielu dostawców, jak mówiłyście, wielu surowce przyjeżdżają z różnych krajów. Czy patrząc tak z perspektywy czasu, to już półtora roku działacie? Coś zrobiłybyście inaczej, o jakiś element zadbały wcześniej, coś pominęły, coś może się okazało niepotrzebne. Czy to jest jakaś rada dla kogoś, kto myśli o zakładaniu startupu takiego? Dużym komfortem przy Lab jest to, że my już mamy swoje lata i to już jest naprawdę kolejny krok na, naszym, na naszej drodze zawodowej, więc że wiele rzeczy, które robimy, robimy bardzo świadomie, z dużym zapleczem doświadczenia. nie myślę... chcesz powiedzieć, Kasiu, przepraszam, że błędy już zostały popełnione kilka lat temu, tak? <laughs> jakieś błędy, jakieś wyzwania są jakby nieodłącznym elementem wszystki no, wszystkiego, co się robi. Natomiast myślę, że tych błędów się popełnia na początku swojej drogi zawodowej zazwyczaj więcej i na szczęście my mamy ten przywilej budowania Nika już gdzieś na dalszym etapie naszych, naszych dróg zawodowych. A jeśli chodzi o komunikację, o której powiedziałaś, tak, to w ogóle. Też jest element nierozłączny z lab. My od początku wiedziałyśmy, że szczególnie z Niną, lekarzem i z tą ilością wiedzy na pokładzie, jednym z elementów, które musimy robić jest właśnie edukacja. Także my bardzo dużo mówimy o tym, jak żyć dobrze. I bardzo jasno też mówimy, że suplementy diety są tylko jednym elementem tej całej układanki. Ty się nie naczujesz wciąż lekarką. Pytam o to, bo coraz więcej osób kończy medycynę, a właśnie rozwija później jakiś biznesy, jest wchłaniana przez firmy, które dostarczają technologie medyczne. Podkreślają ciągle, że, że, że mają takie wykształcenie. No, w jakimś sensie ciągle ci ta medycyna jest potrzebna. Jak, jak to widzisz? Myślisz o sobie jako lekarce? To jest to zawsze i na nadal stoję na to, że zawsze chciałam być i skończyłam z bardzo dużą miłością, w bardzo dobrym, jak się nazywa, grajem. Oceny. <laughs> z tak. wyróżnieniem. Różnieniem. Także potem jako życie mnie prowadziło przez to, że nie byłam w stolica i chciałam zostać w stolica. Stwierdziłam, że krótko popracuję, bo byłam na początek, pracowałam jak lekarz młody, a potem już szłam, popracuję w Ministerstwo Zdrowia, szybko wrócę, nie? Ale do praktyki. Do praktyki, tak. Ale potem potoczyli się inni drogi, który nawet kiedy pracowałam farmaceutyczna firma, częściej na początek moja kariera była powiązana z badania klinicznymi, i z farmakovigilantem. Także dużo też. Od laboratorium ja wiedziałam i to też nam pomogło w budowaniu nikalab, Powiedziałam wiedziałam wszystko dostawcy, wiedziałam jak to badanie, wiedziałam co jakość, jak powinno być, też nie robimy kompromisów. Jajkaś też charakterowo jesteśmy taki bardzo obsesyjni, jeśli chodzi nie robimy kompromisów i chcieliśmy zbudować to na, na własnej zasady. Także jak lekarz się to, co mi zadałaś pytanie na co dzień, nawet bez nikalab, bo nadal do, rodzinów, uh -huh. do rodziców, do dziecko zawsze myślę jak lekarz. Nawet mm. śmieszne, i poprzędna firma, mogę, mogę powiedzieć ta anegdota, kiedy pracowaliśmy technologicznie. Jeden deweloper przecież zadzwonił, że nie przyjdzie, bo on jest coś chory. Ja, powiem, ja powiedziałam, jestem lekarka, przyjdźcie do pracy. <gry> Także to jest nieodłącznie element tak, moje życie, nawet jeśli nie pracuję na co dzień w gabinecie. Myślę, że to, co Nina wniosła, to jeszcze właśnie szerokie zaplecze kontaktów z, przed, z całej swojej poprzedniej drogi zawodowej, bo przecież tych produktów my nie tworzymy same we dwie i nie tylko nasz zespół, to jest tak naprawdę międzynarodowy zespół i lekarzy, i dietetyków, Naukowcy. i naukowców, tak. których konsultujemy w procesie powstawania każdego nowego produktu. Bo jedno jest badanie naukowe, drugie doświadczenie na co dzień, także łączymy te dwie. Perspektywie. Ale jak już produkt powstanie i się możecie nim cieszyć, to musicie o nim opowiedzieć światu. I dzisiaj tak się stało, czy to się nam podoba, czy nie, że bardzo skuteczna jest ta komunikacja z pomocą influencerek, influencerów. Powiedziałyście mi kiedyś, że lubicie takie dziewczyny, które na początku rozmowy mówią: suplementy? Nie, ja nie lubię suplementów, nie używam. I zaśmiałam się, bo też tak często mówię. Mówię to zdanie, żeby podkreślić, że jednak wierzę, że zdrowy styl życia jest podstawą. Dieta jest najważniejsza, no, ale potem zawsze zaznaczam, tylko witaminę D, bo trzeba. Tylko kwas omega-3, bo trudno je zjeść z, z taką ilością ryb, jaka byłaby potrzebna. No i jeszcze magnez, bo się często stresuję albo za dużo trenuję. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jak sobie dobieracie te, te osoby i właściwie jak myślicie, czy możliwe jest dotarcie dzisiaj do, do ludzi bez pomocy influencerów? Niestety żyjemy w świecie, gdzie wszystko działa na social media i niezależnie, która ja na początek nie lubiłam go i nadal zawsze mam także to nie jest mój wybór jak kanał. Myślę, że to jest jedyny kanał, żeby dosyć i powiedzieć, że coś jest nowego. Także tak, jesteśmy na social media też. różnica, że dużo edukujemy i jak powiedziałaś, wybieramy wszystkie nasi, nie lubię słowa, influencerki, ale nie wiem, lepsze ambasadorki. ambasadorki może, tak? Bo są wszystkie wybrane przez dużo filtrów. Ja wiem, że ambasadorki też mają swoje filtry, wybierają firmy, ale z drugiej strony my, jak Nikalab, mamy a, mnóstwo filtry, dopóki ktoś powstanie nasz ambasador. I chodzi okay. o to, że jak powiedziałaś, jeśli ktoś na początek mówił, a byliśmy a, młoda firma, że jednak jest a, przeciwko suplementy, dokładnie to był nasz a, docelowa grupa i nasza ambasadorka, bo sami byliśmy sceptyczni na te suplementy, to wiedzieliśmy, że ta osoba jest świadoma, że rynek jest jaki jest i po prostu a, chcemy ta osoba, bo była świadoma jak ciebie, że są kilka składniki, które jest warto suplementować, ale przez to, że była świadoma o jakości rynku, zdecydowała się na a, współpracę. Także dokładnie mamy wybór takiej um, ambasadorki, który dzielą się na co dzień znikala filozofia, którzy mają świadomość, którzy wiedzą, że suplementacja jest nieodłączny i ważny element od cała ta układanka, jak Kasia powiedziała, ale ta układanka jest szeroka, nie jest tylko suplementacja, to nie jest magiczna kapsułka, kapsułka tak, że jeśli dbasz o siebie i starasz się o ten swój dobrostan, dążysz do szczęścia, musisz zadbać całościowo, jak powiedziałam, ruch, relacje, zarządzanie stresem, który jest bardzo w dzisiejszych czasy u każdego z nas i um, suplementacja jak jeden element. Ja cały czas też podkreślam, że um, badania, które robimy ich są bardzo ważne raz na roku, nie? Ale to nie jest profilaktyczne badanie. Musimy zadbać o siebie cały rok profilaktyczne działania, które podkreślałam. No właśnie Kasiu, bo w firmach coraz częściej podkreśla się tą dbałość o dobrostan pracowników. Niektóre firmy nawet blokują możliwość wysyłania maili po godzinach. A tutaj jesteście założycielkami tej firmy. Bardzo jesteście w to zaangażowane. Dbacie o to, żeby nie być ciągle w pracy? Czy właściwie macie z tego na razie tyle radości, albo może tak Was to stresuje, że się nie odłączacie od maila? Jesteśmy w pracy dużo na pewno i intensywnie, natomiast staramy się nie oddzielać życia od pracy, myślę, że mogę tu spójnie za nas obydwie to powiedzieć, grubą kreską. Staramy się, żeby te dwa światy płynnie i w balansie ze sobą funkcjonowały i oczywiście są momenty, kiedy tej pracy jest więcej, są momenty, kiedy rodziny jest więcej i to postrzegamy jako taką dużą wartość i prawdziwą elastyczność, że czasami może być pracy więcej wtedy, kiedy coś się dzieje, wprowadzamy nowy produkt, robimy coś, jakieś intensywne eventy, ale czasami rodziny musi być więcej wtedy, kiedy na przykład właśnie ona wymaga naszej uwagi. Więc staramy się te dwa światy płynnie ze sobą przeplatać, mając świadomość, że etap, na którym jesteśmy, jest etapem wymagającym. Ale ponieważ robimy to, Myślę właśnie na własnych zasadach i właśnie z poczuciem olbrzymiego sensu, to jest na co dzień różne wyzwania znosić po prostu łatwiej. Nino, czy ta Polska, którą 10 lat temu poznałaś, zawodowo czy biznesowo cię jakoś zaskoczyła? Coś było inaczej niż sobie wyobrażałaś, Albo inaczej niż w twoim kraju. Wiesz, kiedy przyszłam, jak powiedziałam, mało ociepiłam przykro powiedzieć, czyli mało oczekiwania. Nie? Kiedy masz mało oczekiwania, zaskoczyłam, mnie tak. Także nie sądziłam sobie, że zostanie 10 lat, a teraz nie wyobrażam sobie być w inny kraj. Także to też jest taka... Także już swoje mieszkanie, dziecko tutaj, jakoś moje dziecko też pierwszy język, niezależnie, że mówi angielski, macedonski, dobrze, pierwszy język jest jednak polski język. Nawet często mnie poprawia, bo ja nadal po 10 lat błędy językowi, ale biznesowo. Nie planowałam, kiedy przyszłam, że nawet w, nie wiem, najlepszy snu, że będę tutaj robiła swój biznes, bo byłam spowiązana z korporacją, ale potem jakoś życie się potoczyło, że wszystko, jeśli są marzenia i ja też jestem kasza, wie osoba, która bardzo dużo chce się uczyć, także rozwijać. Nie mam także jeśli skończyłaś, nie wiem, medycyna, że muszę zostać na medycynę. Sama mogę jej zaprojektować. Strona, tak to jest też plus między u nas i że dużo mamy takiej umiejętności, które też pomagają nam łatwiej zbudować ta firma. Czyli tak mi się wydaje, że gdybyśmy miały podsumować i komuś coś doradzić, kto myśli o swojej firmie, a jest na etacie w korporacji, to co, to zdobywanie umiejętności, które w tej firmie będzie mógłby wykorzystywać, tak? To jest istotne. Myślę, że w ogóle budowanie firmy na trochę późniejszym etapie życia e, ma jak każda sytuacja ma swoje plusy i minusy, ale tak wchodzimy z jakimś bagażem doświadczeń, wchodzimy z jakimś bagażem kontaktów, które są potrzebne do robienia każdej absolutnie rzeczy. Często jest trochę trudniej, bo mamy więcej do stracenia, tak? Musimy nie możemy sobie już pozwolić tak jak często bardzo młodo, że po prostu nie będziemy zarabiać przez dłuższy okres dużo mniej albo w ogóle. E, natomiast e, wrócimy do rodziny. Bo jesteśmy singlami, singielkami, tak? Dokładnie. Natomiast przez to też traktujemy każdy ruch tak bardzo serio, tak bardzo przemyślany sposób więc i, i bardzo po prostu świadomie. Ale myślę, że nie ma jednego sposobu. Na pewno zrobić coś dobrze na większą skalę to jest zawsze ciężka praca i zawsze dużo wyzwań i trzeba być na to gotowym. Duże rzeczy, zmienianie rzeczywistości to nigdy nie jest łatwe zadanie. Żeby mieć sukces, trzeba zaryzykować. A powiedzcie, czego się po tych niecałych dwóch latach prowadzenia własnej firmy nauczyłyście nowego? dowiedzieliście się o sobie czegoś nowego? Na pewno potwierdziłyśmy sobie to, że rzeczywiście bardzo dobrze się uzupełniamy, bardzo dobrze nam się pracuje, że to była bardzo dobra decyzja, że budujemy Nikala Prazem. Na pewno to, co odniosę się jeszcze do tego, co mówiła Nina, zobaczyłyśmy, potwierdziłyśmy sobie na nowo, że rzeczywiście potrafimy zrobić dużo rzeczy w wielu obszarach funkcjonowania firmy i budowania nowej marki, budowania nowych produktów. Myślę też nauczyłyśmy się tego, że pomimo, że obydwie myślimy sobie jako o osobach niecierpliwych, to jednak te pokłady cierpliwości w sobie mamy. Myślę, że obydwu nam pomogło w tym macierzyństwo, bo Nina córka ma 8 9 lat, lat, 9, 9 lat tak? już, mm. tak, miała urodziny teraz, mój Gucio 7, więc na pewno te, te, te lata z nimi wypracowały w nas cierpliwość, ale i w firmie ją po prostu mamy. Zmiany wymagają czasu i jesteśmy gotowe. Poświęcić jeszcze kolejne lata, żeby tą naszą misję i tą naszą wizję konsekwentnie budować. Bardzo Wam dziękuję. Życzę wielkich sukcesów. Wy myślicie o tym, żeby wejść na rynek europejski, nie tylko sprzedawać się w Polsce? Tak myślimy tak. o tym, nasz rozwój to na pewno będzie kilka nowych produktów, bo tak jak Nina powiedziała, nie wierzymy w portfolio kilkuset albo kilkudziesięciu produktów, więc z jednej strony myślimy o tym, myślimy o kolejnych produktach, ale z drugiej strony też myślimy o tym, jak tą dobrą zmianę możemy poszerzyć poza granicę Polski. To życzę Wam powodzenia w, w tych planach. To już wszystko w tym odcinku podcastu Wysokich Obcasów. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Do usłyszenia mówią Nina Nieheska. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Katarzyna Godlewska. Dziękuję do usłyszenia. I Kasia Staszak do usłyszenia. To był podcast Wysokich Obcasów.